Najbardziej lubię Roberta Lewandowskiego. Chciałbym grać jak Wojtek Szczęsny. Chciałbym być zawodowym bramkarzem i grać w reprezentacji Polski. Cześć, tutaj Marcin Leńczak, wychowawca z Domu Dziecka z Łodzi. Zapraszam do oglądania czwartych Mistrzostw Polski Domów Dziecka w futsalu. 4, 5, 6! Rozbudzenie pasji w dzieciach z Domu Dziecka jest, myślę, taką kluczową sprawą, bo daje nadzieję na to, że można żyć inaczej. Że można mieć po prostu inne, lepsze życie, że można coś zmienić i że w końcu można coś znaczyć. Mistrzostwa Polski dają mi dużą satysfakcję, ponieważ mogę spełniać swoje marzenia. Dla nas to jest super przygoda przede wszystkim. Jesteśmy to najmłodsi, jak widać, ale się najlepiej bawimy, także uśmiechnięcie, jak widzę, zadowolenie to najważniejsze. Zabawa zawsze ma taki podtekst, że każdy chce wygrać i z tej zabawy często przeradza się to w taki element mocnej rywalizacji i to widać tu. Oprócz tego, że wielu z nich gra i widzę, robi to dla przyjemności, to widzę chęć takiego zwycięstwa przede wszystkim. Z roku na rok tutaj obserwując, to ten poziom jest coraz wyższy. Jest kilka tutaj drużyn, gdzie można by było fajnie zrobić taką reprezentację Polski Domów Dziecka w futsalu. Na pewno nie jeden z tych chłopaków mógłby sobie spokojnie obrać tą ścieżkę i wybrać grę w piłkę zawodową. Bo jesteśmy jak rodzina i musimy wygrywać. Bycie w drużynie daje to poczucie takiej przynależności, czyli trochę jakby zastępuje rodzinę tak naprawdę, nie? Trener często ma takie, jakby nosi w sobie takie brzemię trochę ojcowskie, nie? To on jest odpowiedzialny za normy, to on potrafi wesprzeć, to on potrafi wzmocnić, nie? To on czasem okrzyczy, kiedy trzeba, to on ustawi. Wyszło jak wyszło w życiu, że akurat trafi do Domu Dziecka, no ale to... No, bardzo fajne, myślę, że przez sport można ich fajnie, że tak powiem, prowadzić i myślę, że staramy się, przynajmniej u nas w Domu Dziecka, no to na takiej zasadzie to jest, że jak najwięcej takich zajęć sportowych staramy się robić. Przyjechałem tutaj razem z moją ekipką, żeby zwyciężyć i drugie miejsce, ani trzecie nie wchodzi w grę, dlatego mamy niezły skład i gramy o swoje. To niesamowity moment na to, żeby poczuły się jak gwiazdy piłki. Widzieliście Państwo, jak zachowała się drużyna po zdobyciu Mistrzostwa Polski. To tak się zachowuje drużyna po zdobyciu Ligi Mistrzów. Taki był zamysł, żeby nauczyć dzieciaki wrażliwości, a przy okazji my dorośli tej wrażliwości się nauczyliśmy. Ciężko trenowaliśmy po to, żeby tutaj przyjechać i pokazać, jak się gra w piłkę. Rok temu nam nie wyszło, dzisiaj przyjechaliśmy. Pokazaliśmy, że jesteśmy lepsi, wygraliśmy i z tego powodu bardzo się cieszymy.